Dámy a pánové, já vás vítám u 57. epizody naší herní Let's Play série na hru Zaklínač 3 Divoký hon. V minulém díle jsme teda dělali vedlejšáky tady na Skellige a v dnešním díle teda budeme samozřejmě pokračovat, než se posuneme v hlavním příběhu, jak už jsem opakoval už několikrát. A budeme teda dneska dělat zaklínačské zakázky, máme jich tady opravdu poměrně hodně. Můžete vidět, máme tady asi 4 zakázky na Skellige. A potom tady máme ještě nějaké zakázky ve Velenu a Novigradu, takže tam se možná taky ještě vrátíme. Každopádně uvidíme. Jdeme na to, máme tady jako první zakázku, vezmu to podle levelu, tak nějak, aby nám zase něco neuteklo. Můžete vidět, že tady třeba 16 už je šedá, to znamená, že nám to nedá vlastně žádný XP. Takže začneme tady 17 Phantom z Eldbergu, která se teda nachází na Arinbjornu. A nevím teda, o co se vůbec jedná, jdem se mrknout. Zobacz, no co moře vyrzuciło. Hej, ty! Do którego klanu należysz? Do żadnego. Jestem z kontynentu. Tu piją tylko wojowie ze Skellige. A co wy tu robicie? Na wojów mi nie wyglądacie, prędzej na pastuchów. Na Skellige każdy rodzi się wojem, choćby przyszedł na świat w szałasie. Ale ty tego nie rozumiesz. Na kontynencie każdy jest czyimś tralem, do kogoś się łasi, jak pies, co pod stołem o resztki skomle. Kto podróżnego pod dach nie przyjmie, ten hańbą się okrywa i wstydem. Ojciec was nie uczył? Uważaj, co mówisz o moim ojcu, Jorund, bo pójdziesz spać pod kurhamem. A ty, obcy, zapamiętaj, to nie Kertrolde, a my nie Ankreid. Nie chcemy tu gości. Pu! Ok, takže ty na nás nějak držkujou, myslím, že by dostali asi rychle přes hubu, ale... Ok. Ciebie podróżni nie drażnią? Drażnią mnie głupcy, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Jorund, syn Zygwalda. Jak nie masz z kim wypić, usiądź ze mną. Podzielę się miodem i opowieścią. Tak, ok, takže musíme si promluvit tady s Jorundem z Arinbjornu. Ten má vlastně tu zakázku. Tak, Geralt? Widziałem twoje ogłoszenie. Dość lakoniczne. Możesz rozwinąć? Co to za potwór? Jakiś duch, zdaje się. Albo inna zmora. Straszy na Eldbergu, koło latarni morskiej. Zaczęło się niewinnie. Którejś nocy latarnia przestała się palić, a że bez jej światła statki nie mogą bezpiecznie zawinąć do Arinbjorn, to dwóch naszych poszło sprawdzić, co się stało. Niech zgadnę, nie wrócili. Nie. I o Mikjalu, latarniku, też słuch zaginął. Skrzyknąłem więc paru chłopów, popłynęliśmy na ratunek, ale jak już byliśmy przy wyspie, zawróciłem, bo na brzegu zobaczyłem upiora. Pewnie myślisz, że jestem tchórz, ale czułem, że samym żelazem nic tam nie wskóra. Jedyne, co mogłem zrobić, to zebrać we wsi złota na nagrodę. Jak pomożesz, będzie twoja. Okej. Mówimy się jeszcze o odmienu. Lubię cię, ale interesy to interesy. Musisz coś dorzucić. Tak, 246 korun nam nabízí, także... Mamy 270. Bo zvedneme to o 30, tak. Dobrá, nech bude. Přibij mi targu. Nech bude, zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, Geralt. Równy chłop z ciebie. Ok, takže vydáme se teda na maják. Mrkneme si, jestli tam nahoru nemáme rychlej port. A jasně, že máme. Je super. Nemusíme ani cestovat nikam daleko, portneme se rovnou k majáku. A zjistíme teda, co se tam děje. To jest zvyčajná mgla. No jasně, přízraky. Tohle to teda není obyčejná mlha, to je mlha vlastně od těch jakoby přízraků. Zvyčajná zjava. Její smrt ničeho nezmění. Jasně, přeludy, když zničíme, nic se prakticky nestane, musíme tady najít nějaký
důkazy nebo něco nějakým způsobem zjistit, co se tady vlastně stalo vůbec. Tak tady máme samozřejmě nějaký sudy a tak dále. Hej, jest tam kdo? A někdo je doma. Jak se tu dostaneš? Przypłynąłem, jak to na wyspę. Ty jesteś Mikjal, latarnik? Przysyłam jej Jorun z Arinbjor. Skąd się tu wzięły te wszystkie upiory? Ostatni raz widziałem coś takiego pod Vergen, jak... Znikąd! Znikąd właśnie! Latarnia nagle zgasła i wiatr nagle ustał. Od tego wszystko się zaczęło. Wróciłem tu po olej. Wychodzę przed dom, patrzę, mgła się unosi. A we mgle sylwetki. I na mnie idą. Wpadam do środka. Zasuwam skobel i słyszę, jakby ktoś szeptał moje imię. Mikjal. Mikjal! Wyglądam. Upiór. Większy niż reszta. I takie zimno od niego biło, że aż szyby zaszły szronem. Okej, to żeby se tady jako... Že by se tady ty duchové objevily jako jen tak, to asi ne. Te duchy nie pojawiły się bez powodu. Coś je na tę wyspę zwabiło. Jakieś pomysły? Nie mam pojęcia. Tu przecież nic nie ma. Latarnia, moja chata, a poza tym gołe skały. Nawet utopce wiedzą, że na Eldbergu nie mają czego szukać. Okej. Także ten twierdzi, że o niczym nie wie. Hmm? Ten upiór. Powiedz mi o nim coś więcej. On był jakby bardziej rozumny niż reszta. Jakby wiedział. Wszystko wiedział. Niezbyt to wam chyba pomoże, co? Wybaczcie, ale widziałem go tylko raz. Potem gdzieś zniknął. Dziwne to wszystko. Muszę się rozejrzeć. To weźcie klucz do latarni. Jakbyście chcieli i tam rzucić okiem. Albo się przed czym schronić. A, my się schowawać nie potrzebujemy, my to damy. To w pohodzie, ale... Takže ten tvrdí prostě, že neví, co sem ty duchy přilákalo, ale duchové nebo přeludy se tady prostě neobjeví jenom tak. Tak, zkusíme to tady proběhnout, snad nás nebudou otravovat. Musíme se teda podívat do toho majáku. Jestli tam nebude něco nějakým způsobem, co je mohlo přilákat. Nějaká informace. Jsou nějaký znaky. Symbole spętania manifestują się jako wyraz skupionej złej woli. Pięknie. To ona trzyma tutaj upiory. Okrutni. Dobrze, że na razie mi się nie objawił. W tej mgle i ciemnościach nie da rady go zabić. Trzeba rozpalić w latarni. Ja właśnie, także... Jeśli to Mikjal jest przeklęty, to klątwa wiąże go z tym miejscem. Okej. Tylko on może rozpalić ogień, który przełamie zaklęcie. Jasně, takže Mikjal je prokletý kajícníkem. To je fakt super. Budeme ho muset přesvědčit, aby běžel vlastně na maják co nejrychleji a zapálil ho. My mezi tím vlastně zabavíme toho kajícníka. Já tady jenom prohledám tenhle ten maják. Zjistíme, jestli tady něco je něco, co jsme potřebovali. Vypadá to, že asi ne. Tak, lezeme dolů. Tady teda zpátky za Mikjalem. Musíme ho teda překecat, no, aby běžel jakoby do toho majáku a zapálil oheň. Protože v tým lze kajícníka prostě neporazíme, tam se mu bude neustále vlastně regenerovat život. Tam je prakticky nesmrtelný. A přehudy by to mít. Tak, jdeme za ním. Jinak myslím se, že dneska bychom mohli dodělat 23. level. A buď to v příštím, nebo zase přes příštím videu někdy, prostě v nejbližší době bychom se podívali na tu vylepšenou zbroj kočičí. To tylko vy. Co ještě, že jste to věděli? Šli bychom ji prostě pozbírat a udělali bychom si novou zbroj. Ok, takže máme tady kajícníka. Okazuje się, że wyspę nawiedza pokutnik. To duch, który karze za złe uczynki.
na zbrodnię. Ale przecież tylko ja tu mieszkam, a ja nikogo nie skrzywdziłem i nikomu nie wadzę. Wrócimy do tego później. Najpierw musisz mi pomóc. Ale jak? Wojownik ze mnie żaden. Domyślam się, ale na tobie i na tym miejscu ciąży klątwa. I tylko ty możesz ją zdjąć. Musisz rozpalić ogień w latarni, bo dopóki wyspy spowieją ciemności, pokutnik jest niepokonany. Jeśli stąd wyjdę, ten upiór mnie zabije. Czuję to. Może sam byś... Będę cię osłaniał. Przestań szukać wymówek, tylko bierz oliwę do lampy i chodź, zanim się rozmyślę. Patrz, tam to on! Widzę przecież. Nie drzyj się, tylko rozpal w latarni i pamiętaj, jak nawalisz, pokutnik najpierw zabije mnie, a potem cię. Okej, także mamy tej kajcnika. Pośpiesz się! Nie wiem, jak długo to wytrzyma! On samozřejmě má jakoby dost velký damage. Můžete vidět, že do něj můžu prostě sekat jak chci. Ale prostě bohužel mu nevezmu prakticky nic. No to je skvělý. Přízraky samozřejmě se sekat musíme. Počku, to jsem zrovna nechtěl, ale tam to tady bude trošku svítit v pravdu. Mě počkat vlastně, než on zapálí ten oheň. Můžete vidět, jako, že mu beru sice damage tím, že právě zabijím ty přeludy, ale není to nic jako extrémního. Mám takový pocit, že i když vlastně se potom dostaneme na nějaký krajíček toho, že bude mít málo. No, konečně. Aha, je s váma. Já se teda omlouvám za to, že to takhle svítí, bohužel jsem si dal umylem kočku, ale za to, že to mělo. Okay. Jinak kajícníka tak jako tak zraním. Už ho, konečně. Tak, a je to. Trofej z přeludu. No, mě by zajímalo, jak se z přeludu bere trofej. Udało się? Udało, ale wciąż nie wiem, co tu ściągnęło pokutnika, więc lepiej na siebie uważaj. Chętnie bym nie tylko słowem podziękował, ale i złotem. Tyle, że mieszek u mnie pusty. Znam to uczucie. Bywaj. Okej. Okay. Jako bohužel jsme teda nepřišli na to, co jsem přilákal okolí kajícníka. Já vím, že nějakým způsobem se to tady dá zjistit, ale nevadí. To teď řešit nebudu. Zakázku máme hotovou. Jdeme si pro prachy. Tak, Geralt. Zabiłem potwora z latarni. To był pokutnik. Wyjątkowo groźny rodzaj upiora i wyjątkowo rzadki. To skąd się wziął na Eldbergu? To zawsze była spokojna wyspa. Nawet syreny gniazd tam nie wiły. Ktoś popełnił tam jakąś zbrodnię, coś strasznego. Ale mniejsza z tym, przejdźmy do następnego punktu mojej nagrody. A proszę, przygotowałem zawczasu. Zasłużyłeś na każdą monetę i kolejkę. Twoje zdrowie! Okej. Bywaj. Nie ma jak... Tak, to mamy teraz gotowi. A jdeme dál. Tak, máme 23. level, což je super. Takže asi v příštím díle bychom se mrkli na tu vylepšenou zbroj. Máme tady další zakázku. Můj red... No, to nebudu číst, to se vůbec nepřečtu tohleto.
Máme dostupných 6 bodů, pěkně. Potom až budeme mít vylepšenou tu kočičí zbroj, tak to všechno rozdělím ty body. Teďka na to tak nějak kašlu, není to nějak extrémně důležitý. Jdeme na další zakázku. Myslím si, že v každém vlastně takhle to, tak bychom mohli vždycky v každém tom dílu udělat tak dvě zakázky, to zná tak, já nevím kolik dílů. Máme tu problém s Mujre Diebel, s utopcami. A. Problém, který tvojím srebrným mieczem možná by pevně rozwiązać. Niech zgadnę. Rwą sieci, wyjadają ryby, a czasem atakują samotnych żeglarzy i tych, co nocą wracają nad brzeżem z tawerny. Żeby tylko. Diabelstwa z naszej zatoki są gorsze niż na kontynencie. Polują tak po zmierzchu, jak i w dzień. Atakują zarówno rybaków, co do obrony mają najwyżej wiosło, jak i wojów. Wyrzuca ich potem morze. Zbroje w strzępach. Flaki wyjedzone. Dziwne. Są jacyś świadkowie? Rurik, mój uczeń, był na łodzi, na którą Mujre Diebel napadł. Jest też Tove, której zabiły męża. Mieszka tu, niedaleko, wyżej. Wybacz, ale nikogo więcej nie kojarzę. Ci, co mają do czynienia z tymi potworami, rzadko kiedy wracają żywi na ląd. Porozmawiajmy wpierw o nagrodzie. Coś za skromne, jak na mój gust. Okej, także mają tutaj teda problem z topiewcema. Mają tutaj akurat pro mnie jakiś zwłaszczny nazew. Drogo, ale może warto. Niech będzie, zapłacę ile mówisz. Przyjmuję to zlecenie. Z utopcami miałem już do czynienia nieraz. Wkrótce będzie po wszystkim, masz moje słowo. Okej. Tak, możemy sobie teraz promówić łodziarski uczeń. Rurik, tak? Słyszałem, że byłeś na łodzi, którą napadły utopce. Tak, byłem. Z Ulfem, moim kuzynem. Zbieraliśmy z dna pułapki na kraby koło klifów Kierak. Ulf pociągnął za sznur. Ciężko mu szło. Myślałem, że klatka pełna, że dobry połów. Wtedy coś szarpnęło linę z dołu. Chwila! Ulf był pod wodą. Wołałem go. Raz, drugi, trzeci. Nagle woda zrobiła się czerwona od krwi i czuć było straszny smród. Jakby zgnilizna. Tylko gorzej. Wtedy Mujre Diebel wywróciły łódź. Sam nie wiem, jak dopłynąłem do brzegu. Chyba Freja nade mną czuwała. Albo potwory już się najadły. Dzięki za opowieść. Okej. Takže ten prakticky nic neví. Promluvíme si tady ještě s jedním svědkem teda. Jo, tady. Taká ženská. Ty jesteś Tove? Powiedziano mi, že tvojego męża zabiły utopce. Tedy dobrze ci powiedziano. Wpierw morze zabrało mi syna, teraz męża. Zostałam sama. Chwila nasz syn nie wrócił z połowu. Mąż co wieczór chodził na klify Kierak wypatrywać jego łodzi. Mówiłam, życia mu to nie zwróci, a sam możesz zginąć. Słyszałeś, że tam utopce żyją? Ale nie mógł siedzieć. Brał swój stary płaszcz i szedł. Jak któregoś razu nie wrócił na noc, zawołałam brata, wzięliśmy pochodnie i poszliśmy go szukać. Mój Rewiebl. Morskie diabły tak go poraniły, że tylko po tym płaszczu go poznałam. Wiem, że to marna pociecha, ale obiecuję, że problem utopców wkrótce się skończy. Bywaj. Okej. Takže to bychom měli teda, pokecali jsme si tady s ženskou, který topivce rozsápali manžela. To je dost smutný, ale bohužel i to se stává. No, jdeme na to. Jdeme prozkoumat místo, kde ty topivci byly spatřený. Tak, kde pak vás máme? Se trošku sklouznem. A tady dole jsou nějaký topivci. Kolejná ofiara. Další oběť, pěkně. Jsou utopenci, tady toho to nevadí. Tak, okej. Okay. A to je jako bedničku.
A tady Torlun a vidlo honí odvar. Mistrovské sedlo. Amatérská sada pro opravu zbrojí. Nebo zbraní, jsem se teďka nevšim. Smrut, to napevnou toce. Není zlo. Může být těž blízko. OK, takže jdeme podél smradu a najdeme to pivčí hnízdo. Proč ne? Tak vypadá to, že tady budeme muset pod vodu. Jo, tady jsou stopy. Jasně. No jo, tady je stop jako blázen. Tak, vem si kočku, protože jakož tady bude asi určitě trošku tma. Zabil to pivce. Wow. Aha, kolejné utopce. Další utopenci. I co? Pěkně. Oh, tady z utopenců padají i mutageny, pěkně. Na to, že my bychom potřebovali teda modrý. Těch padá fakt jako minimum. Tak, musíme teda prozkoumat tady hnízdo. Leže potvora, ale chyba nie utopca. Sińce na szyi zmiażdżona krtań. Został uduszony. Tady máme nějaký hnízdo, ale nepatří teda utopencům. Prawie nieruszone. Schowane na później. Utopce tak nie robią. Prawie nieruszone, schowane na później. Utopce tak nie robią. By mogły być można być to nekrzy. Sińce na szyi zmiażdżona krtań. Został uduszony. Nekrzy, anebo mlhawcy. Kawałki łodzi, podarte żagle, liny. Wystrój marynistyczny, można rzec. Ten smród, ślady na ciałach. To musi być leże baby wodnej. One mają czuły węch. Nie wróci, póki tu jestem. Chociaż, skoro toleruję utopce, może wystarczy zrobić wyciąg z igru czołów, żeby zamaskować mój zapach. Okej, okay. Przypraw lek twar pomocí topiących feromonu. Tak jo, takže jdeme na to. Dáme si alchymii. A... topivčí feromony. Přesně ono, co potřebujeme. OK. Tak teď ho samozřejmě potřebujeme dát někam do výbavy. Tak dáme si ho třeba tady místo vlaštovky, třeba to je jedno. Počku si necháme, aby vlastně... aby jsme potom třeba něco viděli. Minno vystarčit. Když třeba gdzieś się schować i zaczekać, może za tymi szarupami. Okej, jdeme na to. Tak, kde pak seš ty potvora? Jsou to tady. Au. Tak máme tady Abajů, což je teda vodnice. Ty potvory. A je to.
Tak, samozřejmě trofej z vodnice vemem. Tak a podbereme tady zase nějaký ty mutageny, ty se nám budou vždycky hodit. Tak a můžeme jít teda zpátky. Tak teď nám záleží, kudy my jsme vlastně přišli. Jo, tady je cesta ven. Tak, dáme si kočku zase, ať trošku vidíme. A plaveme si teda pro odměnu, no. Tak, teď musíme akorát zjistit, kudy vylézt teda. Máme tady maják, který jsme teda osvobodili. Myslím, že to je on. A už je krásně vidět, svítí všechno, takže v pohodě. A tady je cesta ven, ok. Tak. Zase nám samozřejmě teda prší, jak jinak, že jo? Takže, no nevadí. Ono i v tom dešti jako je to docela pěkně udělaný, že jako i v tom je trošku vidět. I na tom videu to nevypadá zase tak hrozně, takže docela v pohodě. Každopádně my si věžíme teda pro odměnu. Jelikož jsme zabili teda vodnici, která vlastně tady zabíjela chlapy a jedný ženský zabila i manžela. Takže jdem to oznámit, vyzvednout si odměnu. A pobrhneme se samozřejmě na další zakázku. Tak. Robota vykonaná. A oto domů. Na co mi głowa diabła? Co to jest u diabła? Baba wodna. Stary cwany osobnik. To ona była prawdziwym zagrożeniem. Wiele brzydatw znajdowałem w sieciach. Mureny, minogi, płaszczaki. Ale czegoś takiego nie widziałem. Masz twoja nagroda. Należy się. Dzięki, bywaj. Tak, ok. To bychom teda měli. Začneme ještě dneska, jenom takhle, jenom vezmeme nějakou tu zakázku. Jenom ji začneme, ukážeme si, o čem to teda bude. Máme tady pohřešovaný snoubenec. Máme ještě trošku času, tak jenom ho jakoby aktivujem. Pro vylepšenou zbroj školy kočky se teda vydáme, až budeme teda v Novigradu nebo v té oblasti toho Velenu, jelikož tam se potom nachází ty nákresy u těch obchodníků a tak dále. Takže tam si zajdeme potom, až doděláme vlastně tyhle ty zakázky. Bouřka, samozřejmě. Ježišmarja, máte tady bordel, kluci. Taky mám jí tady za Kevanem. Widać, żeś nie tutejszy. Co cię przywiało na Spikerog? Podobno macie tu jakieś zlecenie dla Wiedźmina. A no siostra wierciła mi dziurę w brzuchu i dla świętego spokoju wywiesiłem ogłoszenie. Po prawdzie nie spodziewałem się, że ktoś się zainteresuje. Czym rzecz? Narzeczony siostry zniknął. Ludzie gadają, że uciekł ze wsi. A ona ponoć widziała, jak go potwór. Mam wrażenie, że nie wierzysz w wersję z potworem. Różnie się między nimi układało. Nils uganiał się za spódniczkami, a z Britą, no, trudno wytrzymać. No ale rodzina to rzecz święta. Zajmiesz się tą sprawą? Pewnie łatwo nie znajdę tego Nilsa. Nagroda jest zbyt mała. Jeśli sprowadzisz go do domu, to nie pożałuję pieniędzy. Wolałbym usłyszeć konkretną kwotę. Najpierw ja chcę usłyszeć, co się stało z nic. Konkretnie. Okej, okay, także zase przechodzimy 30 korun, aspoň tak nějak. Zgoda. Zobaczę, co da się zrobić. Na początek chcę porozmawiać z twoją siostrą. Brit miała z Nilsem ulubione miejsce przy klifach, na północ od wsi.
Od czasu jak zaginął, ciągle tam przesiaduje. Dzięki. Pójdę dalej. Okej. Takže pojedeme za Brit se zeptat ještě, co se vlastně stalo. Její bratr teda tvrdí, že jako ne, že by jí nevěřil, ale že ten, co zmizel, tak prostě byl sukničkář, že s největší pravděpodobností ten neumutek, že na něj naléhala teda Brit, aby tu zakázku zveřejnil. Takže on ji teda zveřejnil, ale moc tomu nevěří, že by jako ho přepadla příšera nebo něco takového. Každopádně my si jdeme promluvit s Brit. A mrkneme se, co se stalo. Můžu s tebou porozmávět. Zostav mě! Viděla jsi, jak zginul Nils? Widziałam cień, wielkie skrzydła, jakby góra szła po niebie, a potem usłyszałam krzyk. To coś go porwało i uniosło w stronę jaskiń na wybrzeżu, ale on żył. Krzyczał moje imię. Sprawdzę to. Okej, także nieco ho uniosło. Něco ho teda uneslo, co to mohlo být, když to lítá vzduchem, tak buď to Vidlohon, Viverna, nebo Griff. A otázka je, na co přijdeme, no. Každopádně dojedeme ještě asi k té jeskyni. Dojedeme ještě k té jeskyni a pro dnešek bychom to potom ukončili, dámy a pánové, ta jeskyně není až tak daleko, takže... A budeme teda samozřejmě v tomhletom questu teda pokračovat v příštím videu. Myslím si, že v příštím videu bychom mohli dodělat tyhle ty questy tady na Skellige. To znamená, vypravili bychom se potom zpátky do Novigradu. Buď to bychom tam udělali třeba jednu zakázku a tu vylepšenou zbroj bychom si nechali třeba na další video. A nebo bychom se rovnou začali schánit tu vylepšenou zbroj, vylepšený meče a tak dále. Uvidíme, jak se mi bude chtít, no. Každopádně potom nás tady bude čekat vlastně už jenom poslední věc, až doděláme všechny ty zakázky, a to je Gwind. A to bude poměrně dost rychlý, tady by toho nemělo být až tolik, takže... Tak, jsme skoro u jeskyně, takže dámy a pánové, pro dnešek to tady teda ukončíme. Já vám teda děkuju za sledování tohoto videa, doufám, že se vám video líbilo. Like a koment samozřejmě potěší, pokud byste chtěli, tak v popisu pod videem je odkaz na mojí facebookovou stránku, kde najdete různé informace, sdílím tam svoje videa a tak dále a tak dále. Takže děkuji vám teda ještě jednou za sledování, palec nahoru určitě potěší, pokud nemáte odběr a líbí se vám videa, tak určitě dejte odběr a uvidíme se teda u dalšího videa ze hry Zaklínač 3 opět zítra. Takže mějte se prozatím hezky a ahoj.